Cześć wszystkim, witam w Wygryw News. Dzisiaj informacja na temat nowej gry od MiHoYo. Na pięciolecie Honkai Impacta Trójki miano ogłosić nowy projekt. Internet już w sumie od 2 tygodni huczał na temat tego, co to może być i co w nim się może znajdować. No i tak dotarliśmy aż do dnia dzisiejszego, kiedy to okazuje się, że 8 października rusza zamknięta beta, więc niebawem informacji będzie całkiem sporo. Póki co mam oficjalne media, chociaż na nich specjalnie za dużo nie ma. Jest więc oficjalny Facebook, Twitter, YouTube, Insta i Discord. Wiemy na pewno, że nie jest to Honkai 4, ale pewne jest to, że gra zadziewa się w tym samym świecie, ponieważ część postaci, na przykład Carol, którą widzimy, a gdzie to zaraz, jest tam pokazana. Tak więc MiHoYo według swojego planu wydawniczego miało pojawiać się na rynku z większą grą raz na 3 albo 4 lata, więc jeżeli Impact 3 wyszedł w roku 16, Genshin w 20, to coś większego powinno dopiero się pojawić w roku 24. Czy jest to jakiś projekt pomiędzy, czy coś większego? Ciężko na razie stwierdzić, chociaż po długości cutscenki, która się pojawiła niedawno w internecie, możemy się domyślać, że dość sporo zainwestowano w ten projekt i być może studio podchodzi całkiem poważnie do nowego tytułu. A skąd intro? Otóż gra przez kilka godzin była dostępna w App Store, co wykorzystali czujni, pobrali grę, no i część z tych informacji można dostać. Są informacje bardziej i mniej oficjalne, znaczy oficjalne nie są, bo nie są od MiHoYo. Natomiast jak wiecie, MiHoYo walczy z różnego rodzaju leakami, tak więc większych szczegółów trzeba poszukać troszkę bardziej. W każdym razie sama zapowiedź jest dość interesująca i pozostawia wiele pytań, na które być może niebawem znajdziemy odpowiedź. Według najnowszych doniesień, tudzież rozkmin, gra ma ponoć mieć system turowy, ale być w otwartym świecie. Czyżby więc zatem Honkai przenosił się wreszcie do otwartego świata, być może na silniku Genshina? Zobaczymy. Na trailerze możemy widzieć pociąg jadący w niebo, który niespecjalnie jakby zdaje się mieć cokolwiek wspólnego z grawitacją, no ale oczywiście magia i te sprawy. Wygląda to ciekawie, oceńcie sami. Wydaje się, że projekt ten ma ukazać się według pogłosek oficjalnie dopiero w przyszłym roku, no ale rok 2022 wcale tak daleko nie jest. To póki co wszystko. Do usłyszenia. Cześć.